Właśnie minęła bardzo sympatyczna rocznica, o której warto chyba przypomnieć. Otóż dawno temu, 204 lata temu, w 1809 roku, pierwsza kobieta, pierwsza Polka została odznaczona Krzyżem Virtuti Militari. Była to Joanna Żubrowa, słynna z huraganu gąsiorowskiego, która tajemnym wejściem weszła z garstką żołnierzy w mury Zamościa i dzięki temu miasto zostało szybko odbite przez wojska polskie i francuskie z rąk Austriaków. I w uznaniu zasług książę Józef Poniatowski, minister wojny księstwa warszawskiego, udekorował ją Virtuti Militari. Chciał jej przyznać nagrodę pieniężną, ale ze wstrętem to odrzuciła. To wszystko przypomina następne kobiety, Polki i bohaterki, które były odznaczane Krzyżem Virtuti Militari. To były trzy kobiety, które znamy z powstania listopadowego. Lekarz, felczerka, jak również kadet jazdy augustowskiej, słynne dziewczęta w Maciejówkach z czasów Piłsudskiego, no i II wojna światowa z cichociemną, jedyną kobietą Zoza Wacką, czy też Elą Elżbietą Ostrowską, która pierwsza przeszła kanałami ze Śródmieścia na Mokotów. Z tej okazji chciałbym po żołniersku powiedzieć naszym paniom czołem!